Od 2006 roku prowadzę własną działalność gospodarczą. Od 2011 roku prowadzę przedszkole niepubliczne Kacperek w Radzyniu Podlaskim. Region, w ogóle Radzyń Podlaski postrzegam jako, jako takie miasto uśpione. To tak naprawdę mało się dzieje. Chciałabym uwagę zwrócić na przedsiębiorców, którzy po prostu potrzebują takiego bodźca, że tu w tym Radzyniu też można coś zrobić i ta działalność się utrzyma. Poza tym chciałabym też stworzyć taką infrastrukturę w Radzeniu, pomóc przynajmniej przy takim przedsięwzięciu, żeby ludzie widzieli sens zakładania tej działalności gospodarczej, żeby dało im to efekty pracy, prawda? Bo póki co to tak zakłada się różne działalności gospodarcze na takim delikatnym etapie, że tak powiem, mało dochodowym, a potrzeba nam tu takich inwestorów i myślę, że wśród naszego społeczeństwa, tutaj radzyńskiego powiatu, jest dużo takich osób, które mają predyspozycję, inicjatywę, tylko wystarczy ich po prostu odpowiednio wspomóc i tutaj musi być taka współpraca między władzami powiatu, a przedsiębiorcami. Wtedy na pewno będą duże efekty w Radzeniu. Poza tym chciałabym też zwrócić uwagę na problemy niepublicznych placówek oświatowych, tak jak na przykład moje przedszkole, gdzie musimy swoich praw dochodzić w takich instytucjach jak sądy, gdzie naszym zdaniem zaniża nam się dotacje, te dotacje są zbyt małe. Jesteśmy sami poprzez takie działanie naszych władz wpędzani w taki sposób, no po prostu doprowadzani niejako do bankructwa, więc chcę też tutaj zwrócić uwagę, że my naprawdę coś robimy dobrego dla tego społeczeństwa i zależy nam na tym, żeby to ktoś docenił, współpracował z nami, a nie rzucał nam głody pod nogi. Także dziękuję bardzo.